Witamy dzisiaj w ramach statystyki opisowej. Z samego początku wszechstronnej analizy struktury chciałam Wam zaprezentować, jak dla mnie dość rzadką formę prezentacji danych, tak zwany diagram łodygowo-liściowy. Gdy mamy następujące wyniki, czegokolwiek to by nie było, to może być nawet liczba sprzedanych wyrobów każdego dnia i te liczby są zapisane tak po kolei, nie zawsze uporządkowane w sposób rosnący, to ciężko z tych danych coś wyciągnąć, ani nie liczyć jeszcze żadnej średniej arytmetycznej czy dominanty mediany. Nie ma takiego uporządkowania w tych danych. Pierwsze, co na pewno możemy zrobić, to wykonać tak zwany diagram łodygowo-liściowy. Właśnie po to, żeby zobrazować te dane, czyli określić, jak one się rozkładają wśród tych zbadanych wyników, jak powiedzmy te liczebności wyglądają. Po pierwsze, żeby stworzyć taki diagram łodygowo-liściowy, należy te dane uporządkować, czyli kopiujemy je, kiedy one są zapisane tak, powiedzmy, powiedzmy indywidualnie, o to by było najlepsze słowo, i te dane gdzieś najlepiej by było wkleić do Worda, do Excela, żeby powiedzmy to zaprezentować. Można oczywiście te dane po prostu je ze sobą po kolei tak powypisywać, nie ma kłopotu, ale dla mnie najwygodniejszą formą jest zastosowanie takiego narzędzia, które się nazywa tekst jako kolumny. Jeżeli weźmiemy, że te dane są rozdzielane w postaci przecinka, to te dane nie mało, że są wypisane w oddzielnych komórkach, to po kliknięciu Ctrl A i Ctrl C i wzięciu opcji wartości i transpozycja, żeby były zapisane w postaci kolumny, możemy zastosować bardzo sprawnie narzędzie sortowania, na przykład rosnąco lub malejąco, ale w naszym przypadku najlepsze by było rosnąca. Te dane kopiujemy, przechodzimy z powrotem do tutaj naszego Worda i te dane przesegregowane mamy zapisane. Co nam to daje? To, że dane są w jakiś sposób już po pierwsze uporządkowane i jest to konieczne do wykonania tego diagramu łodygowo-liściowego. Bo diagram łodygowo-liściowy to dosłownie przypomina taką roślinkę, gdzie mamy kilka łodyżek i na każdej łodyżce może być po kilka liści. I teraz tym elementem wspólnym, na którym mogą się znajdować jakieś szczegóły, są na przykład w tym momencie liczba dziesiątek, a szczegółem może być liczba jedności w liczbie sprzedanych wyrobów każdego dnia. Generalnie musimy określić, co będzie naszą łodygą i liściem w naszym zbiorze danych. Może to być cyfra dziesiątek, jako łodygę ten element niepowtarzający się, a liść może być elementem powtarzającym się, czyli to jest cyfra jedności. I w tym momencie ja tutaj, jak widzicie, stworzyłam tabelkę, gdzie będą dwie kolumny i cyfry dziesiątek to jest 20 parę, 30 parę, 40, 50 i 70. Jeżeli po kolei wypiszemy, że mamy 25, 28, 31, 31, 32 i tak dalej, mamy tu możliwość wypisania w innym układzie zapisu po prostu wszystkie nasze wyniki, które zostały zebrane podczas jakiegoś badania i co na podstawie takiego badania można zobaczyć. No nie tylko to, jakie cyfry się powtarzały, albo jakie w ogóle były 20 parę jakby ilości sprzedaży, 20 parę dni przekraczające 77, a niższe niż 25, to takich wyników nie mieliśmy. Na pewno można zobaczyć to, że wyników 20 parę było tylko 2. Tych wyników, które były powyżej 30, a nie przekraczały 40, było 6. Tych, które powiedzmy było 40 parę, czyli od 40 włącznie do 49, było w tym momencie takich wyników 7. Tutaj były pojedyncze wyniki wynoszące 50 parę i 70 parę. Sposób podziału na liście i łodygi może być różny, ale przy takich danych można jak najbardziej taki intuicyjny podział zrobić na cyfrę dziesiątek jako łodygę i cyfrę jedności jako liść.
Dzięki takiemu rozpisaniu możemy na pewno stwierdzić podstawowa informacja, że rozkład takiej sprzedaży nie był symetryczny. Dlaczego nie był symetryczny? Bo już nieważne, że te cyfry się nie powtarzają, one po prostu tu były dwa wyniki, tu był jeden. Tutaj bliżej wartości centralnej wyników było 6, tu był 1. Czyli już wchodzi kolejny element asymetrii i tutaj tych wyników centralnych, czyli jakby wokół cyfry dziesiątek 4 było 7. Czyli po pierwsze wykres nie był symetryczny. Można określić, jaki to był kierunek ewentualnie asymetrii, ale w tak prostym diagramie nic więcej raczej tutaj nie powiemy niż poza tym, że najniższy wynik to był 25, najwyższy 77. Każdy z nas jeżdżący, a choć raz albo kiedyś autobusami czy tramwajami w swojej komunikacji miejskiej, w swoim mieście, na pewno widział rozkład jazdy. I na rozkładzie jazdy mamy właśnie zapisany często ten rozkład w postaci takiego diagramu łodygowo-liściowego, gdzie u nas łodygą byłaby godzina, kiedy odjeżdża dany autobus czy tramwaj, a liściem jest w tym momencie liczba minut po określonej godzinie, kiedy odjeżdża dany autobus czy tramwaj.